Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. Tak wygląda aplikacja przy pierwszym uruchomieniu. Nie to to pusto, ale zaraz temu zaradzimy. Dodamy zaraz pytona królewskiego i jego rodziców, którzy są spoza naszej hodowli. Spójrzcie na grafikę, którą wcześniej przygotowałem, aby wstępnie zobrazować co mam zamiar zrobić. Najpierw dodamy wpis do modułu twoje zwierzęta. Po wypełnieniu odpowiednich pól automatycznie dodadzą się nowe wpisy do modułów pojemniki hodowlane, lista gatunków, odmiany barwne oraz obce zwierzęta. Klikamy w ikonę Dodaj wpis i zostaliśmy przekierowani do formularza. Zaczniemy od imienia. W razie wątpliwości zawsze możecie zobaczyć opis pola, najeżdżając na ikonę pytajnika. Imię, klusek, płeć, samiec, data urodzenia. Dla uproszczenia damy 1 styczeń, kraj, urodzenia oraz miasto, gromada zostawiamy gady, rząd, węże. W zasadzie to powinno być rząd łuskonośny, a pod rząd wężem, ale nieco to uprościłem. Gatunek. Gdybyśmy mieli już dodany ten gatunek, wybralibyśmy go z listy. A tak to musimy go dodać ręcznie. Rodzice, samica to Hera, samiec to Zeus. Nie są one z naszej hodowli, więc odznaczamy checkboxy. Rodzice zostaną zapisane, zapisani do modułu obcy zwierzęta. Teraz dodajemy odmianę barwną. Eee, urodzony. Jest to cebek, czyli urodzony w nieboli. Wybieramy właściwy wpis. Mikrochip pomijamy. Status aktywny. Pojemnik hodowlany. W przypadku małych hodowli nazwanie ma dużego znaczenia. Pisze mi póki co ASD. Później dokładnie omówię ten moduł. Na końcu możemy dodać jeszcze jakiś opis zwierżaka, cechy szczególne, blizny i tym podobne i klikamy dalej. I gotowe. Dostaliśmy jeden wpis do modułu Twoje zwierzęta. A konkretnie to powinno być 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. A teraz przeliczmy wpisy w aplikacji. Raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. warto później edytować uzupełniać brakujące dane w tych automatycznie dodanych wpisach przykładowo wchodzicie do listy gatunków i klikacie edycję uzupełniacie nazwę oraz rząd i zapisujecie od razu lepiej to wygląda Zawsze dostaniecie stosowny alert z informacją potwierdzającą jakąś operację. W tym przypadku jest to wiadomość zapisano zmiany. Teraz damy wpis do pomiarów kontrolnych, wybieramy zwierzę i uzupełniamy pola. Oczywiście polecam korzystać z kodów QR. Jeżeli nie wiecie jak, zobaczcie film 15: Dziennik hodowlany, etykiety plus skaner kodów QR. Teraz przeskoczymy do modułu wykresy, ale żeby zaprezentować jego działanie na szybko dodam kilka wpisów. Gotowe, nieco przesadziłem z wartościami, żeby lepiej zobrazować wykres. Teraz przejdźmy do modułu docelowego. Wybieramy naszego zwierzaka i klikamy przycisk szukaj. Mamy cztery typy wykresu do wyboru. Warstwowy, liniowy, wykres słupkowy grupowany i skumulowany. Chciałbym Wam jedynie zwrócić uwagę na to pole. Gdy nie robimy pomiarów co miesiąc, warto z niego skorzystać, ponieważ po wybraniu odpowiedniej opcji wypełni brakujące miesiące lub lata danymi. W naszym przykładzie specjalnie dodałem pomiary co drugi miesiąc. Wybierzmy teraz autuzupełnianie i kliknijmy przycisk szukaj. Yy, od razu widać efekt działania. Tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach buduje się naprawdę ciekawe wykresy, jak ten. Który prezentuje wzrost mojego żółwia szczorwatnego. Dla bardziej wymagających hodowców polecam dodawać zdjęcia przy każdym pomiarze kontrolnym. Wtedy realnie możemy zobaczyć, jak nasz pupil urósł w ciągu kilku miesięcy lub lat. Teraz zaprezentuję, jak to działa. Przeskakujemy do zdjęć, klikamy dodaj wpis, eee, nazwa może być klusek, te pola możemy pominąć i dodajemy zdjęcie. Polecam dodawać tagi. Ułatwi to wyszukiwanie interesujących nas zdjęć. Teraz przechodzimy do powiązanych modułów. Jeżeli chcemy przypisać zdjęcie do pomiaru kontrolnego, musimy najpierw dodać pupila. Jeżeli tego nie zrobimy, lista pomiarów kontrolnych będzie pusta. OK, wybieramy zwierzaka i od razu pokazują nam się pomiary. Eee, przypisujemy zdjęcie do ostatniego i klikamy dodaj. Trochę czekamy. Ok, mamy nasze zdjęcie. Przejdźmy do widoku pomiaru. Eee, możemy zdjęcie powiększyć. A teraz przejdźmy do listy. Jak wcześniej wspomniałem, jeżeli dodamy zdjęcie przy każdym pomiarze kontrolnym, zobaczymy jak nasz pupil rośnie. W razie niejasności polecam zapoznać się z filmem 13 na moim kanale, gdzie dokładnie omawiam ten moduł. Z racji tego, że nasz popil to wąż, na pewno skorzystamy z modułu wylinek. Także przejdźmy do niego, klikniemy dodaj wpis, wybierzmy zwierzaka, datę wylinki, która domyślnie ustawia nas dzień dodania wpisu i dodajemy ewentualną notatkę. Klikamy przycisk, proste, prawda? Pamiętajcie, że wszystkie wpisy robię ręcznie tylko dla celów prezentacji modułów. Wam polecam korzystanie z kodów QR, co bardzo usprawnia pracę na hodowli. Przejdźmy teraz do modułu karmienie. Przykładowo nasz wąż zjadł dwa szczury. Klikamy dodaj wpis. Wybieramy pupila. Zjadł poświegł więc zaznaczamy checkboxa. Datę zostawiamy dzisiejszą. Notatkę możemy pominąć. Teraz damy karmówkę. Ponieważ w module karmówkę nie mamy żadnych wpisów, także tutaj lista będzie pusta. Tak więc dodajemy nową karmówkę, szczura i informacje odnośnie yy, posiłku. I klikamy Dodaj. Voilà, nowy wpis został dodany. Sprawdźmy, czy nowa karmówka się dodała. Tak, mamy nowy wpis. Jest to dość prosty moduł, ale przechowuje ważne informacje, będzie z pewnością przydatny na większych hodowlach, gdzie nie sposób spamiętać kiedy i co jadł dany osobnik. Aby lepiej kontrolować czas karmienia, jak i każde inne prace na hodowli, warto skorzystać z modułu przypomnienia. Yy, także dodajmy sobie takowe. Klikamy dodaj wpis, ustawiamy tytuł. Data alertów do celów testowych ustawimy wsteczną. Zostawiamy aktywny. Typ przypomnienia mamy dwa do wyboru. My wybierzemy jednorazowe przypomnienie. Gdybyście nie wiedzieli, co oznacza dane pole, wystarczy najechać na ikonę z pytajnikiem. Cykl. Wybiera się tylko przy cyklicznym przypomnieniu, więc pomijamy to pole. Dodamy sobie opis. I klikamy dodaj. Od razu wyskoczyło nam przypomnienie, ponieważ ustawiliśmy datę wsteczną, jak dobrze pamiętacie. Na górze widzimy typ przypomnienia, tytuł oraz opis. Potwierdzamy otrzymane przypomnienie, i automatycznie przypomnienie staje się nieaktywne czyli więcej się już nam nie wyświetli. Jeżeli natomiast dodamy to samo przypomnienie z datą wsteczną. Tylko, że cykliczne, załóżmy co 7 dni plus opis i zapisujemy. Wyskakuje nam nieco inny alert. Typ przypomnienia, tytuł oraz opis. Możemy go potwierdzić na dwa sposoby. Pierwszy: możemy przełożyć alert o wpisaną ilość dni. Drugi standardowo Potwierdzamy. I co się stało? Nasz alert jest nadal aktywny. A data została przesunięta o tydzień. Mam nadzieję, że zasada działania jest dosyć prosta. W razie wątpliwości zawsze możecie sprawdzić opis modułu lub zajrzeć do filmu 5 na moim kanale YouTube. Zaraz przejdziemy do kalendarza, ale żeby lepiej zobrazować jego działanie, dodam kilka wpisów. Gotowe. OK, teraz idziemy do kalendarza. Pamiętajcie, że widoczne będą tu jedynie aktywne przypomnienia. Po najechaniu na dane przypomnienie zobaczymy jego opis, a po kliknięciu zostaniemy przekierowani do widoku wpisu. Gdyby nasunęły Wam się jakieś pytania, polecam obejrzeć film szósty na moim kanale YouTube. Zaraz przeskoczymy do transakcji. To możecie przechowywać informacje, co i od kogo kupiliście. Przykładowo, dodamy zakup naszego ptona królewskiego z poprzednich przykładów. Eee, zaczniemy od dodania kontrahenta. Klikamy dodaj wpis, uzupełniamy pola i klikamy dalej. Eee, teraz przejdziemy do zakupu. Klikamy dodaj wpis. Najpierw wybieramy Typ zakupu, w naszym przypadku to zwierzę, dalej wybieramy naszego pytona, następnie kontrahent, którego wcześniej dodaliśmy. Data zostaje taka sama, jednostka miarki to sztuka, ilość to jeden, kwota załóżmy 2000, kraj, miasto. Oraz ewentualną notatkę. I klikamy Dodaj. Prowadzenie takiej notatki zajmuje Wam chwilę, i już nigdy nie zapomnicie skąd, za ile i od kogo zakupiliście zwierzaka. Są to dość istotne informacje, zwłaszcza gdy zajmujecie się półprofesjonalnie czy profesjonalnie hodowlą. Z czasem pojawi się więcej narzędzi obsługujących transakcje czy generujących raporty. Ok. A teraz sprzedajmy zwierzaka. Wystarczy kliknąć ten przycisk, wypełnić formularz oraz kliknąć przycisk. I tyle. Dla uzupełnienia wiedzy, polecam obejrzeć film 9 na moim kanale YouTube. Kolejnym omówionym modułem będzie wyposażenie. Będziecie tu przetrzymywać wszystkie zakupione sprzęty, akwaria, terraria i tym itp. OK, jak zwykle zaczniemy od dodania nowego wpisu. Najpierw nazwa, może być Terrarium 1, notatka i zapisujemy. OK, teraz pokażę, co możecie zrobić z tym wpisem. Po pierwsze, dodać zdjęcie. Po drugie, powiązać z modułem transakcję zakupu. OK, zaczniemy od punktu pierwszego. Przechodzimy do zdjęć. Klikamy. Dodaj wpis. Nazwa może być Terrarium 1. Data ustawi się automatycznie na dzień dzisiejszy. Opis możemy pominąć. Dodajemy zdjęcie. W powiązanych modułach wyposażeniu wybieramy nasze terrarium i klikamy Dodaj. Ok. Teraz z poziomu zdjęć możemy przejść do pojedynczego wpisu w wyposażeniu. I odwrotnie. Teraz przeskakujemy do punktu drugiego, czyli zakupu transakcji. Dodajemy wpis. Wybieramy wyposażenie. Zostawiamy tutaj terarium. Kontrahent może być ten co ostatnio. Załóżmy, że od tej samej osoby kupiliśmy węża i terarium. Jednostka miary, oczywiście, sztuka. Ilość 1, kwota. Załóżmy 200 zł. Kraj, miasto i zapisujemy. Ok, teraz z poziomu zakupu możemy przejść do widoku pojedynczego wpisu w wyposażeniu. I oczywiście odwrotnie. Zaraz przejdziemy do pojemników hodowlanych, ale teraz pokażę Wam wcześniej przygotowaną grafikę. W dalszej części zaktualizujemy dane w terarium, bo jak dobrze pamiętacie, dodaliśmy je przy okazji tworzenia wpisu w module Twoje zwierzęta. Dalej dodamy kabel grzewczy oraz podłoże w stosownych modułach. Oczywiście macie więcej możliwości, możecie dodać jeszcze filtry i oświetlenie. OK, zaczniemy od kabla grzewczego. Wchodzimy do ogrzewania, klikamy Dodaj wpis, wybieramy typ kabla. Nazwa domyślna yy, ustawi się sama. Wpisujemy nazwę firmy oraz klikamy Dodaj. Yy, OK, teraz dodamy podłoże. Wchodzimy do modułu, klikamy Dodaj wpis. Wybieramy typ podłoża oraz firmę i klikamy Dodaj. Teraz idziemy do pojemnika hodowlanego. Klikamy Edycję. Wybieramy typ terrarium. W naszym przypadku to terrarium drewniane. Dalej ustawiamy wymiary. Przykładowo, 100 na 40. A50. Ok, pokój 1, regał A1, półka 2. Eee, zauważyliście, że automatycznie wygenerowała nam się nazwa. Oczywiście, Możecie ją nadpisać. Oświetlenia brak. Dodamy sobie ogrzewanie. Które wcześniej dodaliśmy moc. Załóżmy 50W, długość 120 cm. Dalej podłoże waga. Załóżmy 25 kg. Wartość podana w gramach. E, ok, i klikamy zapisz. Pola pokój, regał półka powstały z myślą o większych hodowlach, aby ułatwić znalezienie terrarium. A kod zawarty w nazwie może być użyty przy generowaniu etykiety pojemnika hodowlanego. Można to zrobić w tym module. Pamiętajcie, że zawsze możecie szybko i łatwiej podejrzeć wszystkie zwierzęta znajdujące się w terrarium. Wystarczy kliknąć w ten link. W naszym przypadku jest tylko jedno. W drugą stronę działa to podobnie. Możemy sprawdzić w jakim terrarium znajduje się nasz zwierzak. Gdyby nasunęły Wam się jakieś pytania związane z pojemnikami hodowlanymi zerknijcie na film 14 na moim kanale YouTube. I to będzie w zasadzie wszystko. Dla uzupełnienia wiedzy polecam jeszcze zobaczyć film 15 Dziennik hodowlany etykiety plus skaner kodów QR oraz film 7 Dziennik hodowlany moduł reprodukcja. I jeszcze jedna ważna sprawa. W tym tutorialu zawarłem tylko część funkcjonalności. Także resztę polecam Wam poznawać na własną rękę lub z pomocą innych dostępnych tutoriali. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami oraz zachęcam do subskrypcji kanału.